No stary, dziś jest piękna pogoda na to, żeby sobie zjeść śniadanko. Tak. O, świetnie się składa, proszę państwa, mam dla was ponczusie. O! Ja też mam ponczusie, tak idealny do kawusi, ale to nie może być też zwykłe jedzonko ponczusia, bo jesteśmy youtuberami, a youtuberzy zawsze robią coś niesamowitego. Dlatego, nie uwierzycie, ale mam tutaj koło ponczusy, dzięki któremu będziemy mogli wylosować, czym te pączki będziemy kroić. A po co, zapytacie, będziemy je kroić? Po co? Mi się nogi nocą. By wygrać stówkę, rund będzie 6. Kto dokładniej przekroi produkt na pół, ten otrzymuje punkt. Produkty będziemy ważyć za pomocą wagi kuchennej. Dla utrudnienia losujemy różne narzędzia, którymi będziemy ciąć. A mamy miecz, piłę, toporek, nóż, plastikowy nóż, nożyczki, linkę wędkarską, sznurek, shurikeny i ręka. Runda pierwsza, pączki. 3000 years later. 10! Wow! 10 to jest moja własna ręka. Okej, okay. Jest całkiem ostra. Dobra, teraz ja. Uwaga! O, nic. Wybierz sobie, o, to jest. Mogę sobie wybrać? Mogę sobie wybrać 6 albo 7. Dobra, ja chcę 7. 7 to jest linka rybacka. O, dobre. 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 6 albo 7. To 6. 6 to nożyczki. Możemy już zacząć ciąć? Możemy, no. Czekaj, ja sobie go... Ej, wiecie jaki jest kłopot? W środku jest też nadzienie, nie? Ono ma inną wagę. A właśnie, ej, to jest przekmina. Może być mniejszy kawałek, ale jest większą ilością nadzienia. No tak. Kurde, ta linka w ogóle nic nie tnie. Dobra, ej, wiesz, że musisz go przeciąć na pół, nie? No tak, właśnie go tnę. A możesz tak naprawdę go złamać? Możesz go złamać. Ale nie chcę. Jak Kuba będzie miał łapie najbardziej precyzyjnie. Dobra, ważymy. Waż. 45. Stary, samo. 43. No to masz gramy różnicy. A razem? 87. 2 gramy różnicy. Zobaczymy, ile razem mają. 40. O. 43. Kupi co szumi. Dobra. No. Okej, okay, pierwszy. Oj, to, to może wygrać, nie? 80. Ło. Idealnie teraz. Palcem! Palec! Jeśli ja przegrałem, czy ja muszę teraz zjeść tego poczka z ostrym sosem? O, stary. Na stary, od serduszka. O fuj, ale to daje. Odstęp? Pewnie nawet nie poczujesz. A, czujesz. W sensie ohydne. Marek wcześniej. No ja słyszałem, że ostre i słodkie to jest dobre połączenie. Przechodzimy do drugiego produktu. Runda druga, limonki. Przeszliśmy na zewnątrz, bo jest przepiękna pogoda i też zamierzamy troszeczkę pobrudzić tutaj nasz stół. Mamy przed sobą limonki, kochani. Limonka. Okej, ja zacznę pierwsze losować narzędzie. Siedem. Linka rybacka. Co mam, Bartek? Miecz. Dobra. I mogę mieć. 8. Sznurek. Dobra, tniemy. Jak to odciąć niby? Trzeba wykorzystać wagę tego miecza, bo on jest dosyć ciężki. Ja się boję, że ta linka strzeli. Mam wrażenie, że duszę kołysie. Gawaj! Gawaj, co wiesz? Kurde, nie ma szans. Coś ty wymyśli. To jest odcinek. Nie, ja mi się wydaje, że to są perfekcyjne dwie połóweczki. Czekaj, sprawdzimy wagowo. No, rozmiarowo też podobnie. O, chyba wchodzi. Ciągnij. No. Ale jadę nam. Dobra, się nie dam rady. Dobre tempo? A mocniej spróbuj. Dobra. Ała! Ała! Ja mam palce pocięte. Uwaga, razem ważą 67 gram. Jedna waży 31 i druga 33. Dobra, 3 gramy różnicy. To są niezniszczalne limony. Nie działa to. Ej, dobra, Szumi wygrał de facto. No. A kto z nas pierwszy przy połowie, ten ma chociaż drugie miejsce, nie musisz żrać ostrego. Ej, ej, ej! Ej! No dobra, liczy się. Kara, czyli ostra oliwka. Największa oliwka. O kurde. Moje top. Super. Runda trzecia, arbuzy. Dobra! 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 Trzy, trójkę wybierz, panie. Toporek! Ekstra, jeszcze nie było. Plastikowy nóż. Nożyczki. Nożyczki, git. Boję się, że jak uderzę, to krzywo poleci. Jak pieniek, podnieś i uderz. Wow! No chyba nie jest idealnie. Nie? Ja już czuję, że to jest krzywo. No i dobrze. Dobra, ważymy go. O kurna, jaka różnica, hopie. 300 gram. Mam drugi. Proszę, żebym znowu nie przegrał, ja już mam dosyć. Oj, no nie wiem. Dobra, mogę ja pierwszy? Dawaj. No dawaj. Kilo 123. Ej! Kilo 121? Tak, to się idealnie. Wow! Co? No! Dobra, aż się zjem z radości. 288. Czyli ja przegrałem. Marek najlepiej przeciął, gdy samo się przecięło. No się już mi to przypomina.
A ciekawe połączenie. Mamy to. Runda czwarta, jabłka. A teraz ja? Tak. Uwaga. Potrzebuję nóż. Cztery. Cztery. No i nóż. Tak? Cztery, cztery to jest nóż. Dawaj, no kręć. Wywalamy robię. Kręć. Brzmią siekierę. Miecz. Dawaj, Marek. Marek, ty będziesz miał siekierę. Ciekawe, że ktoś będzie miał siekierę. I co, jeżeli będziemy mieli to samo? Pięć. To jest ciekawy nóż. Ja pierdzielę. A, nie wiem, ja też mogę, zapomniałem. Kurde, to weszło jak masło! To jest może maślane jabłko! Weszło? Aaaa! Jestem wiedźminem! Tak! Stary, moje wygląda jak żyletką. Normalnie, stary, narożnik tego jabłka jest tak ostry, że... No nie no. Można się golić. Ale Marko, widzę to jakoś w miarę. 99! Czyli, a drugie, czyli to będzie 100, 103. Jedna, 92. 95. 190, okej? Okay. 103. No, Marek, kolejny raz, lubię ostre. Tylko jest problem, ja mam uczulenie na jabłka. Mam apetyt. Buen apetito. Ostre i słodkie. Dobra, chodźcie, kolejne. Runda piąta, bułki. Chleb, ser i jajka, pomidorka. Czy chleb? They've been on their ass, bitch, I'm on the rail. I wrap it, I bag it, I pack it for sale. Wybierz sobie 4 lub 5. 4. Okej, nóż. Piwa! Ekstra! Będziemy grać! Piwa! To razem będziemy śpiewać. Dobra, to ja, bo potem ja. Oczywiście my jesteśmy profesjonalistami, kochani, więc tak wiemy, jest, jak się obchodzi z narzędziami. Okej, okay, zważymy pod koniec. Ohoj. Dobrze. Kaju jeszcze do końca. Stary, ale widzisz, jaką on tę precyzję robi? O kurde, stary, jakie tempo dobre. 67 gram. Połówka, 30. Druga, 36. Okay, 6 gram. No, 6 gram. Teraz ja? Dawaj, dawaj, Marek. Ta ma 33. O kurde. Ta ma 35. Ile ty miałeś? Ja miałem 6 gramów różnicy. Dobra, to my walczymy ze sobą, Szubi. 32. O nie! Ja się boję, to będzie duża różnica. Trzy! Ale śmierdzi. Masz tego? O, to śmierdzi. Takie, takie octowate, nie? Ale śmierdzą dostałem. Runda szósta, groszek. Proszę państwa, przedostatnia konkurencja. Jedno zwycięstwo, dwa zwycięstwa oraz dwa zwycięstwa. Przed nami groszek. W tej konkurencji nie będziemy korzystać z żadnych narzędzi. Musimy rozdzielić naszą puszeczkę na dwie równe kubki. To będzie bliżej, oczywiście zwycięża. Fifiego mamy, który odliczy nam dokładnie 20 sekund. By nie było zbyt łatwo, bo tak 20. To jest. Każdy będzie mi kupił. Jesteście gotowi? Tak. Tak. 3, 2, 1, start! Coś się nie zmieścił chyba. Albo nie? Tak. Połowa czasu. Nie, czekaj, bo mi trochę ich wypadło. 5, 4, 3, 2, 1, koniec! Okej, okay. Puśćcie. Dobra, ale zobaczymy, co będzie bliżej. Cyk! 237. Cyk. Gram! Wow! 228. Naprawił! Naprawiłeś! 238. To wszyscy blisko, nie? No. 2. Czyli my się nie przegrywamy. Musimy zważyć jeszcze raz moje. 229. 227. nie! Nie! 227. 229. Dobra, czyli 2 gramy można powiedzieć. 238. A nie, to będziemy tak samo. No. Czuj, ja. Czuj mój stop. A stop, sorry. Dobra, może już? Aha. Oj, chyba kidło tak. Muszę zająć. Wygrałem tę konkurencję. Powiem wam tak, przed chwilą nagraliśmy coś śmiesznego, ale nie możemy tego pokazać. Mieliśmy fajny kontent z rybkami, ale no nie. W każdym razie, może tam jakieś przybitki się z tego pojawią. Co, no ręka jak młotek, no to co? Dzięki, że oglądaliście, subskrybujcie, było fajnie. A może kiedyś wam pokażę, o co chodziło. Zaraz Bartka na pół.